W jaki sposób naturalnie chronić nasze rośliny, nie używając chemii? Są bardzo proste sposoby. Tworzenie własnych nawozów z roślin. Takimi podstawowymi roślinami, z których możemy stworzyć własny nawóz, bądź też potocznie mówiąc gnojówkę, to jest pokrzywa, wrotycz, rumianek, ale także czosnek. Większość z tych nawozów ma ten sam cel, czyli wzmocnić roślinę przed szkodnikami, na różne jakby choroby je uodpornić. Ważna jest jedna zasada. Trzeba pamiętać o proporcjach. Przy nawozie gnojówki z pokrzywy, z wrotycza, z czosnku należy stosować proporcje 1:10, czyli na 10 litrów bierzemy 1 litr naszego nawozu pokrzywowego, wrotyczowego czy czosnkowego. Przy pozostałych nawozach typu jak rumianek, nagietek można stosować proporcje 1:30, czyli 1:1, czyli 1 litr nawozu z rumianku czy też nagietka na 1 litr wody. Tymi nawozami możemy przede wszystkim podlewać nasze rośliny, czyli dostarczać te składniki wprost do gleby, do korzenia, bądź też robić opryski na liście, na całe rośliny. Gnojówka pokrzywowa, znana chyba większości osób interesujących się tego typu nawozami, no to na mączniaki, na mszyce, na wszelkie robactwo, tak? Odstrasza, działa skutecznie. Natomiast nawozu wrotyczowego możemy używać przy różnych szkodnikach, przeciw szkodnikom, przeciwpasożytniczo również. Również bardzo mocno odstraszy nasze szkodniki oraz wzmacniająco naszą roślinę. Nawóz czosnkowy przeciwpleśniowo, przeciwgrzybicznie, naprawdę na pleśń, na szarą pleśń zwłaszcza, bardzo dobrze sobie radzi z tym choróbstwem nawóz czosnkowy. Natomiast nawóz rumiankowy, głównie do zaprawy cebulek, na wzmocnienie naszej całej rośliny, tak bardziej odpornościowo. Te nawozy możemy zarówno do roślin, że tak powiem, ozdobnych stosować, do kwiatów, jak i do warzyw, do warzywniaka, do upraw ziołowych. We wszystkim się sprawdzają. Jak zrobić taki nawóz naturalny, taki swój własny środek ochrony roślin, tak? Nie ma nic prostszego. Po pierwsze należy posiadać jakiś pojemnik. W moim przypadku jest to butelka plastikowa, 5-litrowa, pusta. No i trzeba mieć ten nasz surowiec roślinny, który chcemy, że tak powiem, z czego chcemy użyć. Ja dzisiaj będę robiła nawóz czosnkowy. O, tu mam psa asystenta. I co? Obojętnie, jeśli miałabym robić z pokrzywy, czy też z wrotycza, czy z rumianka, czy z nagietka. Przy rumianku wrzucamy właściwie całą łodygę, pokrzywa tak samo, nagietek tak samo, oczywiście bez korzeni, tak? No ja mam, tym razem robię nawóz czosnkowy. Pies jednak nie będzie pomagał, będzie przeszkadzał. Można robić ze świeżego czosnku, ale wtedy trzeba go pokroić na mniejsze części. Można robić go z łupin czosnkowych, które, że tak powiem, zostają nam w kuchni z gotowania, tak? Więc co? Najpierw musimy wsypać te łupiny czosnkowe do naszej butelki. Tak napełniony nasz pojemnik
mniej więcej tak 10 cm przed krawędzią, przed szyjką butelki. Oczywiście prościej jest też, jak się ma butelkę z szerszym tutaj otworem, no ale miałam taką, więc sobie radziłam, jak sobie radziłam. Natomiast tak, mniej więcej 10 cm od początku szyjki butelki wlewamy teraz wodę, zwykłą wodę, że tak powiem, kranówę, tak? Nie musi być ona w żaden sposób przygotowana i tak dalej. Ja to robię na dworze, żeby jak zawsze mniej mieć do sprzątania. Więc wlewam wodę do pojemnika. Że tak powiem, wody musi być do szyjki butelki. Zakręcam, ale uwaga, co jest ważne teraz. Nie zakręcamy na maksa do końca, tylko żeby dopływ powietrza do naszego zajzajeru był, tak? Więc nie dokręcamy, tylko przykrywamy tak nakrętkę. I taki nasz pojemnik odstawiamy w jakieś ciepłe miejsce. Jeśli w nocy są jeszcze dosyć chłodne temperatury, to najlepiej wziąć go do domu. 3 dni potrzymać. Zacznie się ulatniać taki mocno czosnkowy zapaszek. Wtedy go można spokojnie, ten pojemnik, wyciągnąć na dwór, na dworze to trzymać. Już nie polecam trzymania tego w domu, bo robi się mocno nieprzyjemnie. I po tych 3 dniach, jak zaczyna się ulatniać zapaszek, zakręcamy do końca butelkę. Trzymamy ten pojemnik na dworze już po tych 3 dniach, przez 2 tygodnie to się będzie kisło, że tak powiem, w środku. Nie dodajemy żadnych, nie wiem, przypraw, soli, niczego. Zwykła woda. Po 2 tygodniach i 3 dniach ten nawóz jest gotowy do użycia, ale tak jak mówiłam, przypominam, nawóz czosnkowy w proporcji 1 do 10, 1 litr wody na 10 litrów. Jeżeli mamy inny pojemnik, to oczywiście inne proporcje, 1 do 10, nie więcej. Szara pleśń, wszelkie choroby grzybicze, kędzierzawość liści, no to wszystko pomoże nawóz czosnkowy. I tak właściwie, jeśli miałabym użyć ziela pokrzywy, czy też wrotycza, tak samo, do takiej wysokości wsadzamy liście, nie musimy ich ugniatać, niech one sobie swobodnie, woda może swobodnie przez nie przepływać, zostawiamy, używamy. Nie musimy tego nafiltrować, jakby już używamy, możemy spokojnie nalewać sobie prosto z butelki, to nic nie szkodzi, jak tam się nawet jakaś łupina nam na ziemi pojawi z czosnku, ona na pewno nie zaszkodzi, na pewno pomoże. Więc ja do naturalnych nawozów, środków ochrony roślin bardzo mocno zachęcam. Przede wszystkim dla tych, którzy chcą chronić rośliny, a nie chcą mieć alergii różnych pokarmowych, skórnych, po zwykłych opryskach. Więc ja polecam i do miłego zobaczenia następnym razem. Dziękuję. Do widzenia.